Cieszę się, że jestem z Wami i zacznę także od świadectwa, bo my też w niedzielę się modliliśmy o jedną sprawę. I Bóg zadziałał, bo Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem cudów. Taka Ola, którą znam od dziecka, kiedy pojawiła się w kościele, miała 11 lat, dziś jest dojrzałą kobietą, ma 27 lat, wyszła za mąż. Traktuje ją jak córkę, dlatego że wychowała się bez ojca. Matka pracuje we Włoszech, nie ma jej, wychowywała ją babcia z dziadkiem. I to dziadkowie przyprowadzili wnuczkę do kościoła, Nawróciła wróciła się. Wyszła za mąż, aby skrócić historię, jakiś czas temu, półtorej roku, dwa lata temu. No i przed ślubem została zdiagnozowana przez lekarzy, że nigdy nie będzie miała dzieci, że nie jest w stanie urodzić dziecka. E, modliliśmy się o nią, o małżeństwo. Ja udzielałem im ślubu i po niecałym roku, e, od, od tego momentu, urodziła w, w niedzielę. Ale droga do tego była bardzo skomplikowana. Po pierwsze, diagnozy, że nigdy nie urodzi, a więc, jak zaszła w ciążę, to była euforia, dziękowanie Bogu. Później dziecko zaczęło się rozwijać i gdzieś w połowie tych dziewięciu miesięcy lekarze stwierdzili, że dziecko urodzi się z wadami niepełnosprawne, że nigdy nie będzie normalnym dzieckiem. I to był cios dla, dla nich, dla matki, dla Oli. I znów modlitwa, bój, walka, że Bóg jest Bogiem cudów. Mam w komórce zdjęcia. W niedzielę po nabożeństwie, bo rodziła od soboty wieczorem do niedzieli rana, urodziła zdrową Hanie, Dziecko jest zupełnie zdrowe. Ma wszystkie organy sprawne. Jest Doskonałą dziewczynką, także Bóg jest Bogiem cudów. Nie rozumiemy, dlaczego były takie diagnozy, dlaczego taka trauma, bo przez to przechodzili jako rodzice mając taką informację. Okej. Okay. Chciałbym dziś dzielić się z wami prostym tematem. Ostatnio bardzo wiele usługuje w temacie, że Bóg jest dobry. Prosty temat. Bóg jest dobry. I czyni dobre rzeczy. I często myślę o tym, dlaczego Duch Święty poruszył moje serce, aby mówić o Bożej dobroci, kiedy dzieje się tyle zła. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy bardzo podatni na negatywne wpływy. Nasze emocje, nasze uczucia są bardzo wrażliwe. A więc diabeł też krąży jako lew ryczący, aby siać niepokój i zwątpienie. A więc czuję, że Kościół potrzebuje zachęty i inspiracji do tego, by widzieć dobrego Boga w swoim życiu, który jest kochającym ojcem i troszczy się o swoje dzieci i ma dobro w swoim sercu, jest miłującym, miłującym Bogiem który kocha nas, kocha nas bardzo. Niedawno miałem okazję być trochę na urlopie. Pojechaliśmy z żoną na tydzień czasu na urlop poza granicę. Mamy taki raz w roku wyjazd, e, gdzie się odcinamy od wszystkiego na parę dni. I byliśmy w Turcji, byliśmy w Turcji na tydzień. I byliśmy w takim fajnym miejscu koło Efezu, gdzie odpoczywaliśmy. I pewnego dnia, kiedy byliśmy na plaży i tak w tym ośrodku, w którym mieszkaliśmy, obserwowałem ludzi. Miałem też swój cichy czas, w którym pytałem Pana Boga, co dalej, jaka jest Jego wizja dla mojego życia, dla służby. Takie totalne oddzielenie, gdzie masz wyłączony telefon, gdzie o nic nie musisz się martwić i myśleć o tym, co trzeba zrobić jutro. Bardzo tego potrzebujemy i jest to ważne. Wiecie, Bóg dał mi w tym czasie ten klasyczny werset, który analizowało moje serce obserwując ludzi. Zaraz wam powiem, co mam na myśli. Ten werset znacie na pamięć, śpiewamy go w pieśniach, albowiem tak, Bóg umiłował świat, że swego Syna dałaby każdy. Kto uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że obserwowałem ludzi, patrzyłem na to otoczenie, na takie skupisko różnych ludzi. I stwierdziłem, że świat jest bardzo barwny, bardzo ciekawy. Mówię o świecie. Kiedy patrzyłem na ludzi, jak się ubierają, jak się zachowują, jak wyglądają, jak żyją, na tych czasach, co robią na tych czasach? Patrzyłem na te ciała pokryte tatuażami i, i jeszcze wieloma innymi rzeczami. Rosjanie, Turcy, bezustannie, przykro mi to powiedzieć, pijani Czesi, których tam było mnóstwo. Siedzieli cały czas przy barach. Przy basenie i cały czas byli pijani. Cały czas, non-stop, kiedy ich widziałem. Niemcy, różne pary, różne związki, Wiecie, w takim skupisku ludzi, w ośrodku, gdzie jest 500-600 osób, wszystko można zauważyć. Ludzi różnych religii, muzułmanie tureccy, Prawosławni Rosjanie, Polacy katolicy. Patrzyłem na to wszystko i tak sobie pomyślałem, że to normalne, aby ocenić, osądzić, a nawet poczuć od razę. Nie smak. I wtedy Duch Święty mnie napomniał. I wtedy przyszedł ten werset. I wtedy Bóg powiedział do mnie, że On jest Bogiem nowego przymierza. I mówi: Ukochałem ich. Wow! Tych ludzi. Widzicie, to było tak mocne, tak mnie to dotknęło, tak mnie to poruszyło, bo jakbym usłyszał serce Boga serce kochającego Stwórcy, który kocha tych ludzi i chce ich zbawienia. Pragnie ich wyrwać z tego marazmu, w którym są. I nie było tam żadnej pogardy. W tej Bożej miłości nie ma żadnej pogardy. Nie było tam żadnej pogardy. Odrzucenia, oceny czy potępienia. On chce, aby oni wszyscy przyszli do poznania prawdy. Aby zrozumieli, że On jest dobry, i aby przyjęli Go jako dobrego Boga. Piotr napisał, że Bóg się nie spóźnia, a ja powiem, że nie zapomniał, że ma wrócić. Ale On jest cierpliwy i czeka, aby jak najwięcej ludzi doszło do poznania prawdy, aby się upamiętali, aby się nawrócili. I druga rzecz, która mnie poruszyła, że jesteśmy powołani, aby żyć w oparciu o Boże standardy, wartości Bożego Królestwa, aby dać światło, że Bóg jest rzeczywistością, że mamy inne życie, nie dziwaczne, nie jakieś odlotowe. Z innej planety, ale że jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy żyją z Bogiem, mając relacje z innymi, udzielamy wartości, które mamy w Nim i jesteśmy tymi, którymi jesteśmy w Nim. I że ta dobroć Boża przejawia się przez nas. Jeśli tego nie mamy, to powiem: dajmy sobie spokój z chrześcijaństwem. Nikogo do Chrystusa nie przyprowadzimy. Nikt nie zostanie zachęcony. Mamy żyć miłością podobną do tego, który umiłował tych, którzy idą na wieczne potępienie. Mamy ich kochać i mamy być gotowymi, by im pomóc, nieść pocieszenie, zachętę, przebaczać. Smutne jest to. Powiem Wam, smutne jest to, że wiele razy widzę, jak wielu ludziach jest wiele pogardy. Braku szacunku, braku miłości, łaski i zrozumienia. Poziom hejtu na profilach społecznościowych sięgnął sufitu. I wiecie, co jest smutne? Że niewiele chrześcijanie różnią się od tego świata, bo chrześcijanie hejtują tak samo, jak hejterzy świeccy. Oceniają, potępiają, krytykują, atakują innych. I robią to na swoich profilach społecznościowych, chrześcijańskich profilach społecznościowych. Ten duch niszczenia, ten duch odrzucenia, ten duch udowadniania swojej wyższości: Ja jestem lepszy. Wiecie, Pan Bóg skarcił mnie mocno. Mówi: Leszek, Ty nie jesteś lepszy od tych wszystkich, którzy tu są. Ty jesteś w miejscu, w którym jesteś tylko dzięki mojej łasce. Tylko dlatego, że ja Cię ukochałem i Cię wyrwałem. Jesteś tym, kim jesteś. To nie twoja zasługa. Byłbyś także po tej stronie, gdyby nie moja łaska. Gdybym cię nie wyrwał. I ja chcę także ich wyrwać. A więc my, jako Boże dzieci, mamy żyć standardami i wartościami Bożego Królestwa. A czasami wydaje mi się, że jeszcze daleko jesteśmy w lesie. Czasami tak mi się wydaje. Ale wierzę, że Bóg pragnie wylać swoją miłość i pragnie przestawić nasze nastawienie przestawić nasze skupianie się na tym, co negatywne, aby dobroć Boża. Została ujawniona przez nasze życie. I o tym chcę do was w paru zdaniach powiedzieć. Zacznę od tego, że potrzebujemy pokornego i uniżonego serca. Potrzebujemy pokory. Przeczytałem takie zdanie, które mnie bardzo poruszyło, sobie go zapisałem, i powiedziałem Boże, chcę tak, jak tu pisze. A to zdanie brzmi tak. Tak mało w nas pokory, bo człowiek pokornego serca szuka wady w sobie. Czy to jest odkrywcze? Dla mnie to było odkrywcze. Ja nie jestem doskonały. Ja nie jestem doskonały. Szuka tego, co może jeszcze zmienić w sobie na dobro, w czym potrzebuje jeszcze się przestawić, a pyszne serce. Szuka wady u innych, wydłubuje wady innych, obnaża je nawet, nieświadomie osądza to nie jest droga do tego, co dobre. To nie jest droga do tego, co dobre. Pomyślałem sobie, jaki byłby kościół, gdyby każdy człowiek pokornego serca dbał o swój stan nie brata czy siostry dbał o swoje życie. Dbał o to, by podobać się Panu, by usuwać ze swojego życia to, co negatywne, by eliminować te cechy, te wartości, które nie przysługują, nie przy, nie inaczej powiem, nie przystają Bożym dzieciom. A szukać tego, co dobre. Psalm 23, wers 6 brzmi tak: Tak, tak dobroć i łaska nie odstąpią mnie, na krok przez resztę dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana na długo. A więc, gdy analizowałem Psalm 23, bo do niego się też odniosę, Bóg pragnie towarzyszyć człowiekowi w postaci dobra i łaski. A więc, idzie nas trójka. A więc, idę przez życie ja. Jakkolwiek sobie to określimy, po prawej mam dobroć, po lewej łaskę. I idziemy tak przez życie we troje. Bo Bóg jest dobrym Bogiem. Powiedział: Towarzyszyć będzie Tobie przez resztę Twojego życia dobro i łaska Pana aż do końca. I bez tego ani rusz. Bóg jest dobry i otacza nas łaską. Kiedy się potykamy i grzeszymy, a każdy z nas się potyka, przychodzi Boże Przebaczenie, przychodzi Jego dobroć. On nie wpycha nas do dołu i nie mówi, Zakopie cię, grzeszniku, bo mnie zawiodłeś. On nas podnosi, on nas dźwiga, on pragnie nam pomagać, on się o nas troszczy. Często o tym mówię, gdy mówię o uzdrowieniu. Że mamy takiego ojca, który nie jest ojcem złym, nie jest tym, który rzuca chorobami i nie daje nam obciążeń zdrowotnych, aby nas wyćwiczyć, upokorzyć i powiedzieć: Teraz, teraz to ja Ci pokażę. Który ojciec ziemski, który kocha swoje dzieci, dałby na przykład swojemu dziecku raka mózgu? Tak samo nasz niebiański ojciec. On jest dobry. On nie daje żadnych chorób. Towarzyszy nam dobroć i Jego łaska. Ten werset mówi nam, że to jest pewien standard. I powiem Wam w paru zdaniach o czymś bardzo ważnym, czym Bóg dotknął mojego serca, właśnie jak byłem na urlopie. To jest wynik moich przemyśleń, mojego studium, które sobie przeprowadziłem. Normalność oznacza przystosowanie się do standardowego typu, lub powszechnego wzorca. A więc normalność to taki standard, w którym żyją wszyscy ludzie, cały świat. Ale my jesteśmy z innej planety. My jesteśmy dziećmi Bożego Królestwa. A więc nazwałem to, że termin normalny lub przeciętny odnosi się do czegoś typowego, naturalnego, albo do tego co robią wszyscy ludzie albo większość ludzi. Z kolei to co przeciwne to można by powiedzieć nienormalne lub lepsze niż normalne, ponadprzeciętne. I kiedy czytam Psalm 23, to tak to widzę. Lubicie czytać psalmy? Inspirują was? Oczywiście, psalmy są pełne różnych emocji. Jest tam wiele razy krzyk rozpaczy. W psalmach także mamy e, płacz przed Panem, mamy żal przed Bogiem, ale też jest wiele radości, też jest wiele chwały, wiele pozytywnego wyznania, wiele deklaracji mówiącej o tym, kim jest Bóg. Możemy tak to zdefiniować. Typowe oczekiwanie, zachowanie dostosowane do standardu ustalonego przez społeczeństwo. To jest przeciętność, normalność. Ale my tam już nie jesteśmy. My jesteśmy w innym miejscu. I sobie zapisałem takie wyjaśnienie. Biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującej Ziemię, 8 miliardów, 500, 600, może gdzieś koło tego. Czy można cokolwiek określić mianem normalnego przekroju całego świata? To, co normalne jest w jednej kulturze, jest pozbawione sensu w innej. W ogóle. Nie ma żadnego znaczenia. Zaraz wam to udowodnię. Euro Europejczycy, tak sobie zapisałem, ja Europejczyk, wy, my Polacy, jemy sztućcami, nożem, widelcem. Łyżeczką. W Indiach jedzą rękami. I w innych krajach także, nie tylko w Indiach. A więc kiedy ja byłem pierwszy raz w Indiach, doznałem szoku kulturowego. Byliśmy w restauracji wegetariańskiej w centrum Indii nikt nie miał widelca, łyżki ani noża. Cały taki bar, gdzie jedliśmy posiłek wegetariański na takich srebrnych, to jest ze stali nierdzewnej tacach, wszyscy jedli rękami. Mieszali ryż z warzywami, z mięsem i wszystko jedli rękami. A ja siedzę przed tym moim talerzem i pytam się pastora Abrahama, jak ja mam zjeść? No ale wszyscy. No jak? Ja nigdy nie jadłem rękami. Jak, jak to mam zrobić? Jak to? Nie umiem. Znaleźli mi łyżeczkę i tak wszyscy się patrzyli, jak ja to łyżką jem w innej kulturze. No dziwak z Europy przyjechał, łyżką je. Poważnie wam mówię, no czułem się, że wszystkie oczy są na mnie zwrócone. Było to nienormalne dla nich. A to, co oni robili, było normalne. Albo coś innego. W jednym miejscu jest ruch prawostronny, w innym lewostronny. A gdzie indziej totalny chaos na drogach. Tak jak w Hongkongu, czy w Tajwanie, albo też w Indiach, gdzie wszyscy jeżdżą, jak chcą, pod prąd, nawet w Turcji. Jedziemy, wjeżdżamy na rondo, a tu z, z ulicy Bocznej wjeżdża na rondo. A to tu się nie zatrzymują, pytam? Kierowcy? Nie, tu, kto, kto pierwszy ten wjeżdża? Jesteś na rondzie i przed tobą wyjeżdża samochód. Wjeżdża ci pod, pod koła. No bo tak tu jeżdżą. W Indiach pod prąd. Krowy na drodze, riksze, rowery. Ludzie chodzą między samochodami. Nie ma żadnego porządku. Totalny chaos. A u nas wszystko tak poukładane na drogach. Samochód za samochodzikiem. Korki, pasy, wszyscy jadą ładnie, jak jadą źle, to mandat i tak dalej. Albo jeszcze coś innego. Dla nas jest to normalne, że czytamy od przodu książki. Gdy otwieramy Biblię, czytamy od pierwszej kartki. Ale są miejsca w innej kulturze, gdzie, gdzie czytają od tyłu do przodu. I dla nich to jest normalne. Zaczynają od ostatniej strony. Zdaję wam przykłady, że... Jest normalność i może być coś nieprzeciętnego, ponadnormalne, jeśli jesteśmy w innej kulturze. I czasami żyjemy w takiej mentalności, że my chcemy tego, co normalne. Pytamy o to poczucie zwykłości. Na przykład, gdy przechodzimy trudny czas, mówimy: końca nie widać, bo to nienormalne dla nas. Choroba, jak się ciągnie, to jest ciężko. A gdy w końcu odzyskujemy gród pod nogami, albo zdrowiejemy, no mówimy, wszystko chyba wróciło do normy. Wszystko jest okej. Okay. Powiem Wam jeszcze coś innego. Wygoda nie zawsze jest normalna i zdrowa. Zaczynamy się przyzwyczajać do naszej strefy komfortu. Ale w Królestwie Bożym wszystko funkcjonuje inaczej. I my musimy się tego uczyć. I o tym chcę jeszcze powiedzieć. Naśladowcy Jezusa są wezwani do bycia odmiennymi, innymi ludźmi. To jest biblijny obraz. Wielu chrześcijan tego nie rozumie. My jesteśmy super gigantami chrześcijaninami na naszych nabożeństwach, w naszym kościele. Ale nasze chrześcijaństwo, nasz standard życia ponad przeciętność ma być co dzień w każdym miejscu gdzie jesteśmy. Aby zapalać ludzi, zaszczepiać ludzi do Bożego królestwa, zachęcać ich do tego, aby poszli za Bogiem. Do kościoła nam nie chcą przyjść. Ciężko ich zaciągnąć. Mieliśmy chrzest w niedzielę, a więc było trochę nowych ludzi. Później byliśmy w kawiarni, było może z 10 nowych osób, takie młode małżeństwa. Pierwszy raz byli w ogóle na zielonośrodkowym nabożeństwie. Widziałem, jak obserwują, widziałem, jak stoją, jak wryć. patrząc na wszystko, co się dzieje. Później z nimi rozmawiałem i oni mi powiedzieli, wiecie, co oni mi powiedzieli? Że dla nich to wszystko jest inne, takie nienormalne. Oni są przyzwyczajeni do czegoś innego. I teraz tak, albo będziemy tacy, do czego oni są przyzwyczajeni, albo będziemy inni. Jesteśmy Chrystusowi odmienni. Pytam się, no ale czy coś pozytywnego wyłapaliście? Powiedzcie mi, ja chcę pastorem, ja chcę wiedzieć, bo jak nie, to się poprawię. Powiedzcie. Młode małżeństwo. Siedzimy przy stole, trzy pary takie młode. A oni mówią: podoba nam się ta wolność. Podoba nam się, że tu jest tak rodzinnie. Podoba nam się, to jest, to jest dotykające, że tak wyrażacie sobie uczucia. I że nie ma żadnych barier, że nie ma żadnej pokrywy religijności. Ale widać, że to jest autentyczne. Myślę, że o to chodzi. My to rozumiemy, prawda? Ale trudno ludzi ściągnąć do takiego miejsca. My mamy być ponad normalni tam, gdzie jesteśmy, każdego dnia. I to jest wyzwanie. I to jest wyzwanie. Dzisiaj w świecie utrzymuje się takie są gdzieś się nastawienia. Aby dbać o to, co na zewnątrz, dbać o to, pilnować się, dobrze się prezentować. Świat tym żyje, prawda? My o tym wiemy. Trzeba mieć doskonałe, doskonałe ciało, aby zaistnieć, dobrze wyglądać. Ale naszym celem jest bogobojność i piękno wewnętrzne piękno wewnętrzne. To jest to, co mówi Boże Słowo. Musimy się tego uczyć. Świadka, że nam stawiać siebie na pierwszym miejscu, a my wiemy, że oddawanie siebie innym, tak, jest lepsze i daje więcej radości. My wiemy o tym, prawda? Mieliście takie poczucie szczęścia, kiedy udało się zrobić coś dobrego? Pomóc komuś, dotrzeć do kogoś, kto był dotknięty tym, kim jesteśmy i co posiadamy w Chrystusie, bo dajemy siebie. To w jaki sposób ludzie nas traktują to jedno, ale nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli, prawda? Ha? To jest wyzwanie. Dlatego my szczególnie musimy badać nasze zachowanie, aby nie być takimi jak oni, aby mieć to inne oblicze. Czy budujemy ludzi naszymi słowami, czy rozbijamy ich w kawałki? Takie pytania się pojawiały. Czy jesteśmy milsi dla tych, którzy mogą coś w zamian dla nas zrobić? Czy wszystkich traktujemy szacunkiem i czcią? Każdego, nawet tego, który nic nie jest w stanie dla nas zrobić, albo nie chce nic dla nas zrobić. Apostoł Paweł powiedział tak, udzielił takiej specyficznej lekcji w liście do Rzymian, 12 rozdział, tam jest opis tego, cały 12 rozdział jest dobry, ale od 19 do 18, i mówi o naszym postępowaniu. I mówi tak. Że jesteśmy wezwani do wzajemnej miłości jako bracia i siostry i szanowania innych bardziej niż siebie samych, dzielenia się z potrzebującymi, no i to najcięższe, do nieodpłacania złem temu, który nas rani. A z tym się stykamy. A dzisiaj mamy w kościele wiele urazów, wiele zranionych serc, zranionych ambicji. Ja nie mówię, że ci, którzy ranią, robią dobrze. Nie, robią źle, trzeba upamiętania. Ale też, czy ja jestem podatny na to, czy jestem ponadprzeciętny, że pozwalam Bogu leczyć każde moje zranienie, pozwalam Bogu działać w moim życiu, abym nie chodził w urazach i nieprzebaczeniu. Bardzo ważne. Norma, przeciętność, to porzucanie przyjaźni, gdy ktoś popełni błąd. Ale w opcji lepiej niż normalnie, ponad przeciętnie wjeżdża miłość i przebaczenie. I tacy powinniśmy być. Ja pomyślałem sobie, jak Bóg jest cierpliwy do mnie. Myślę, że ja w moim miejscu, w którym dziś jestem, gdy byłbym Panem Bogiem, to dawno bym nakopał temu leszkowi do tyłka. Tyle razy mnie zawiódł, tyle razy się potknął, tyle razy zrobił to, co nie powinien zrobić. Każdy z nas. Ja nie mówię o jakichś wielkich grzechach, o jakimś wielkim grzeszeniu. Tak, nie upijamy się, nie palimy papierosów, nie cudzołożymy, ale może inne rzeczy wjeżdżają, robią się w naszym życiu. Norma pozwala, by rzeczy nieistotne, drobne, drugoplanowe. Prowadziły do frustracji, podczas to coś lepszego niż norma. Wskazuje na cierpliwość, zaufanie Bogu i objawia nam, że On ma wszystko pod swoją kontrolą, że On czuwa nad tym, że ja nie muszę się bać. Norma poddaje się kuszeniu, pokusom, ale ponad przeciętność wybiera czystość i świętość życia. Mówię o praktycznych rzeczach. Norma jest zapatrzona w siebie. Podczas to coś lepszego niż norma. Ponadprzeciętność zawsze myśli o innych. Jedni za drugich miejcie wyższego ciebie. To są rzeczy, których Bóg uczy mnie ostatnio i którymi także się dzieje. I powiem to zdanie jeszcze raz. Jeśli w moim życiu nie jest ponadprzeciętnie, nie jest wyżej niż normalnie, to jeszcze jestem w lesie. Muszę z niego wyjść. I zacząć żyć wartościami Bożego Królestwa. Psalm 23 poruszył mnie na nowo. Nie będziemy go wyświetlać, znacie go na pamięć. Który chrześcijanin nie zna psalmu 23 na pamięć? Przecież to jest psalm nad psalmami, prawda? To jest psalm z dużej litery. Psalm 23. Panie z moim pasterzem. Pan z moim pasterzem. W nim jest troska o dobro. Dobry pasterz nie leje kijem swoich owiec. Dobry pasterz prowadzi swoje owce i tam jest powiedziane, niczego mi nie braknie. To jest ponad przeciętność. W świecie ludzie bezustannie narzekają. Ciągle mają żal, ciągle nie mają dość, ciągle im czegoś brakuje. Nam niczego nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, prowadzi mnie nad wody spokojne. To jest nasze życie. To jest nasze życie. Orzeźwia moją duszę. Ze względu na swoje imię, idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości. Analizowałem ten psalm sobie na nowo. Dlatego idę, bo wiem, że on idzie przede mną. Kochani, gdziekolwiek idziemy. On idzie z nami, idzie przed nami, prowadzi nas swoimi ścieżkami. My mamy plany, ale Bóg ma swoje drogi. I warto iść z Jego ścieżkami, Jego drogami. Dlatego że wiem, że On idzie przede mną, psalm mówi tak i choćbym nawet szedł ciemną doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę, bo On jest ze mną. Bo On jest ze mną. On jest przy mnie. Nie muszę się bać. Laska Twoja i kij Twój jest źródłem pociechy. Nie karcenia, uderzania, ranienia. Bóg nie rani. Podnosi, zastawia przede mną stół, namaszcza olejkę moją twarz, a mój kielich jest, pełni, jest pełniejszy niż być może, przelewa się. I tam jest ten werset na koniec. Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie ani na krok przez resztę dni mojego życia. My w kościele mamy od 27 października codziennie modlitwy. Rano o 9 do 10, w dużej sali. Jest otwarty kościół. Kto chce, może przyjść i przychodzi. I przez ten cały rok, jak jestem na modlitwach, zawsze wyznaję i modlę się, i ogłaszam, że Jego dobroć i łaska towarzyszą mi w moim życiu przez każdy dzień. Panie, ja Ci wierzę, ja Ci ufam, ja wiem, że Ty jesteś, że Ty mnie prowadzisz. Psalm 84, 12-13 i werset brzmi tak. Gdyż Pan, Bóg jest słońcem i tarczą. Pan darzy łaską. On też wieńczy chwałą. I teraz, i nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. Bóg jest dobrym Bogiem. Nie odmawia dobra. Nie zabiera dobra. Nie mówi, nie dam Ci. Nie dam Ci. Bo nie jesteś moich standardów, nie jesteśmy jego standardów. My dążymy do tego poziomu, ale mu ufamy i wierzymy, że on udziela mi wszelkiego dobra. O, panie zastępów, jak szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie. To jest prawdziwe szczęście. No dobrze, a jakie odniesienie z Nowego Przymierza, z Nowego Testamentu? Jeszcze dwa wiersze, parę słów i będę kończył. W liście Jakuba czytamy w pierwszym rozdziale znacie ten fragment. Szesnasty wiersz. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Czytam z tłumaczenia słowo życia, dlatego że ono bardzo tak po poetycko oddaje ten fragment. Kochani bracia, nie dajcie się zwieść. Ale o czym Bóg mówi? O czym mówi Jakub? Całe dobro, które można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od ojca światłości dobro i doskonały dar nie może ja często to mówię nie może z jednego źródła wypływać woda gorzka i słodka nie może spod bożego tronu płynąć coś niedobrego coś co e, Daje niesmak, pogrąża, a także taki miks dobro i doskonały dar. Nie, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg jest dobrym Bogiem, On się o nas troszczy. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo Prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Niesamowite. Co Bóg uczynił z naszym życiem? To codziennie powinno nas napędzać. Jeszcze z listu do Filipian 4, od 5 do 7. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Czyli jestem rzeczywisty, jestem rzetelny w tym, kim jestem. Jestem prawdą, moje życie jest prawdziwe. Nie udaję, nie przybieram masek religijnych, nie tworzę jakiejś otoczki wokół siebie, szczególnie świętego i wielkiego, noszę wielką Biblię i teraz wszystkim udowodnię, że ja tu jestem Bożym dzieckiem. Nie tym udowadniamy, że nosimy wielką Biblię. Udowadniamy naszym postępowaniem, jak blisko Boga żyjemy, że On jest z nami na co dzień. Że On nam pomaga. Jak to praktycznie wygląda? Czytamy dalej. Przestańcie martwić się o cokolwiek. To jest Słowo Boże. Kiedy mieliśmy konferencję w Bielsku, ogień w głębi serca, głosił Jimmy Cymbala, i miał jedną sesję, w której nauczał na temat grzechu zmartwienia. Że my potrafimy wytykać różne grzechy innym ludziom. Jak to grzeszą, jak to źle postępują, a sami na co dzień się zamartwiamy, a Biblia mówi, że mamy przestać się martwić, bo to jest złe. To jest napiętnowane w Bożym Słowie. To jest nasze potknięcie. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnia żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł serc oraz myśli. Dobro Boże, które nas przenika. Gdzie się urodzi takie dobro? Skąd ja to mam wziąć? I tym zakończę. Skąd nasiągnąć tym, co jest więcej niż normalne? W Bożej obecności, tylko tam, z Jego Słowem, z uniżonym sercem, z tą pokorą, o której mówiłem, że szukam tego, co do zmiany w sobie, aby jeszcze udoskonalił moje życie, by było inne jutro niż jest dzisiaj, by było lepsze jutro niż było wczoraj. To jest, to jest nasz cel. Przebywanie z Nim zmienia nas. Gdy prorok Izajasz stanął w Bożej obecności, znamy ten fragment, miał objawienie po śmierci króla. Bóg się mu objawił. Szata wypełniała świątynię Bożą. Pamiętacie? Prorok. Gdybyście czytali poprzednie rozdziały, to zobaczylibyście proroka starotestamentowego, który chodzi i napomina ludzi. Biada wam. Czytajcie poprzednie rozdziały. Pierwsze, piąty, czwarty. Izajasz prorokuje w imieniu Pana. Biada wam, biada ziemio, biada wam ludzie. Cały czas uderza w innych, ale kiedy stanął Bożej obecności, co się zmieniło? Pamiętacie? Co się zmieniło, gdy był w Bożej obecności? Woła, biada mi, biada mi, bo mam niewyparzony język, mam nieczyste wargi, biada mi. Bożej obecności. Wiecie, dlaczego tak się dzisiaj nie dzieje? Bo brakuje Bożej obecności, Bożej chwały pośród nas, bo gdyby ona stąpiła, to jestem przekonany, że wielu z nas byłoby na kolanach i pokutowałoby przed Panem. Zobaczylibyśmy nasz obraz w Jego odbiciu świętości i chwały. Po co? Aby wynieść się ponad przeciętność. Panie. Jestem człowiekiem nieczystych warg. Przed chwilą wołał do wszystkich, biada wam, napominał wszystkich innych. Ale musiał stanąć w Bożej obecności, aby doświadczyć przemiany swojego życia. Czy Bóg go odrzucił, że miał niewyparzony język? Nie. On zawołał: oczyść mnie, panie, uwolnij mnie z tego, panie. Znacie historię. Bóg go dotknął rozdrażonym węglikiem z Pana i oczyścił jego usta. I wtedy powiedział prorok Izajasz, oto jestem, poślij mnie, oto teraz pójdę, oto teraz chcę być człowiekiem, który żyje tak, aby wpływać na innych. To jest niesamowite, że mamy możliwość doświadczania Boga w taki sposób. Podkreślam to słowo możliwość, Ponieważ poznanie Boga i doświadczenie Boga jest zawsze dla nas największym przywilejem. Największym przywilejem. Doświadczyć swojego Boga. Pomyślmy o tym. On wszystko wie. Teraz przygotowuję nowy cykl. Siedzę nad usługą Bóg, który widzi, El Roy. Będę mówił o El Roy, który widzi. Który wszystko widzi w naszym życiu. Żona nie widzi, ale Bóg widzi. Pastor nie widzi, ale Bóg widzi. Drugi człowiek, sąsiad, współpracownik nie widzi, ale Bóg widzi. Wszystko wie, co się dzieje w moim życiu. El Roy, który widzi. Ta świadomość mnie przeszywa. On wszystko widzi. On wszystko wie. On wszystko zna. Studiowałem cały Fragment o królu, król Asa, był taki król Asa, który musiał się upamiętać. Tam jest powiedziane takie ciekawe słowo, które mnie bardzo dotknęło, że Bóg wodzi oczyma po całej ziemi i szuka kogoś, kto byłby przy nim całym swoim sercem. Ale ty popełniłeś tutaj błąd, mówi do Asy, dlatego masz ciągle wojny. Dlatego masz ciągle wojny. Czy czytałem wyżej, co się działo u łasy? A on się skumał z królem pogańskim z Damaszku. Zamiast ufać swojemu Panu, Bogu, który go prowadził. Dlatego zaczął mieć ciągle wojny, niepowodzenia, klęski. I Bóg mówi do niego przez proroka, szukam człowieka, który całym sercem by był przy mnie. A ty postępuj, postąpiłeś niemądrze, głupio, tam jest powiedziane w oryginale. Głupio postąpiłeś, dlatego masz ciągle wojny. A więc pamiętajmy, że Bóg powołał nas do bycia sobą, ale w jego ponad przeciętności. Coś więcej niż normalnego oczekuje od nas Bóg, bo my jesteśmy Jego ambasadorami, posłańcami, sługami, zbawieni z łaski. I Bóg ma plan dla każdego z nas. Nieważne ile mamy lat. Każdy z nas jest cenny. I Bóg chce nas użyć. Amen.